Witam wszystkich na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj z Wami chcę się podzielić przepisem na chlebek z patelni. Zapraszam do oglądania. I będę Wam dalej tłumaczyć. Tu my mamy tak, 400 gram mąki. Przesiewamy. Mamy 6 gram drożdży. Jedna łyżeczka cukru, jedna łyżeczka soli. 170 gram wody przygotowanej, ciepła ma być, kefir 150 gram i potrzebujemy olej. Przesiejemy swoją mąkę. Mąka już jest przesiana. Tu do drożdży dolewamy troszeczkę ciepłej wody. Wymieszać. I drożdże niech postoją, zanim my wymieszamy następne produkty. Robimy sobie teraz tu właśnie taką dziurkę. Wsypujemy tutaj sól, cukier, wodę, kefir. Kefir ma być ciepły i dodajemy teraz nasze drożdże. I ładnie to wszystko mieszamy. Na końcu dodamy oleju i teraz ja wezmę i będę kleić rękami. Teraz mieszamy ręką, żeby dobrze nam ciasto się skleiło. Jest mięciutkie i teraz dodajemy oleju, tak z dwie łyżki i dobrze wymieszać. Wyjmujemy i mieszamy nie kleje się, bardzo ładnie się miesza, ale musimy troszeczkę pomieszać, można troszkę dodać mąki. Wymieszamy ciasto, przykładamy z powrotem do miseczki. Przykrywamy folią lub siateczką, jakie macie i na godzinę czasu zostawiamy, żeby ciasto nam urosło. I po godzinie otwieramy, zobaczymy, jak nasze ciasto urosło. No i bardzo ładnie urosło. Zobaczcie, ile. Teraz musimy sobie posypać tu mąką i do 3-4 minut pomieszać ciasto. Trzeba go dobrze wymieszać. Jakie mięciutkie, piękne to ciasto. Nie za dużo sypiemy tej mąki, jak już będzie kleić wtedy.
I tak mieszamy. Jest niesamowicie miękkie, zobaczcie. Teraz bym prosiła Was włączyć patelnię, na którym będziemy smażyć ten chlebek. Ja przygotowałam taką wysoką patelnię. Włączamy ją na chwilkę, niech się nagrzeje. Będziemy smarować olejem. Na początku nasmaruję sobie olejem. I wstawiamy, żeby ona się troszeczkę zagrzała. A my w tej chwili sobie przykryjemy jeszcze na chwilkę nasze ciasto. Patelnia nam się nagrzała. Teraz my bierzemy nasze ciasto i wstawiamy do patelni. I leciutko. Proszę zobaczyć, jak ja to robię. Formujemy nasz chlebek. Teraz włączamy. Temperaturę już Wam pokazuję, jaką włączam. Na 3. Przykrywamy chlebek przykrywką i gotujemy do 30 minut 40 jedną stronę i 10-15 minut drugą stronę. Jak sprawdzę, to wtedy Wam dokładnie opiszę w opisie, jak dokładnie to zrobić. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Teraz przewracamy swój chlebek. Bierzemy tak patelnię. Kładamy. Wstawiamy dalej na patelnię. Zobaczcie, jaki ładny. I wrzucamy go. Jeszcze 15 minut i będziemy wyłączać. Nie przykrywamy. Jeśli nie jesteście pewni, czy chlebek Wasz się upiekł dobrze, bierzemy i nakuwamy. No, mamy czysty patyczek, to możemy wyłączać i rzucamy na talerzyk. I tak wygląda nasz chlebek upieczony po 50 minutach. Jeśli ostygnie, ja pokroję i pokażę, jak on wygląda w środku. Na razie jest, zobaczcie, jaki mięciutki. I bierzemy chlebek, po ostygnięciu przykrajamy na pół, zobaczymy, jak wygląda nasz chlebek w środku. Jest miękki. Wygląda apetycznie. I możemy teraz kroić, a on jeszcze troszeczkę ciepły. Wygląda pyszny, zobaczcie. Mięciutki. Polecam spróbować upiec ten chlebek 50 minut i macie taki mięciutki domowy chlebek. Robiłam ten chlebek pierwszy raz, jak mówiłam na początku, eksperyment. No i powiem Wam, że polecam. Jest bardzo smaczny, mięciutki, tylko nasmarować masełko i jeść bez niczego. Także polecam próbować. Jak Ci się podobają moje filmiki, łapkę do góry, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.